Dlaczego ptaki odlatują na zimę? Wiele gatunków ptaków na jesień, późnym latem zaczyna po prostu odlatywać do tych cieplejszych regionów na świecie. A co ciekawe, niektóre gatunki, na przykład sójki, odlatują również na południe, tam gdzie jest cieplej, a sójki, które żyją bardziej na północ, przylatują do nas na zimowanie. Z jakiego powodu tak jest? Oczywiście chodzi tutaj o temperaturę i panujące warunki, ale nie tyle o tą temperaturę, o jej wpływ na te zwierzęta, że po prostu jest im za zimno, ponieważ z tym może jeszcze by sobie jakoś poradziły, ale jest coś o wiele, wiele ważniejszego. Po prostu w tym czasie nie ma tego pożywienia, które te ptaki normalnie jedzą. Weźmy tutaj na przykład jaskółki. No jaskółki są bardzo fajne, bardzo popularne. Są to ptaki owadożerne. Oczywiście oznacza to, żeby mogły przetrwać, muszą mieć tych owadów wystarczającą ilość. A w czasie zimy, no jakoś nie widzimy wokół siebie tych latających owadów zbyt dużo. Tu nawet należy wspomnieć, że kiedy pogoda w czasie lata jest bardzo deszczowa i trwa przez dłuższy czas, wtedy, nawet wtedy jaskółki mają problemy, ponieważ tych owadów latających w czasie długotrwałych deszczów nie ma za dużo i wtedy jaskółki po prostu głodują, a w czasie zimy po prostu nie mogłyby jej przetrwać. Podobnie na przykład bocian. Bocian, który poluje na małe zwierzątka, płazy, gady, małe ssaki, również miałby bardzo duże problemy. No właściwie nie miałby możliwości, ponieważ w większości te zwierzęta wtedy na przykład hibernują, zapadają w sen zimowy, czy też byłoby ich po prostu zbyt mało. Dlatego też musi odlecieć w region, gdzie wtedy panują lepsze warunki i jest pożywienie. Dlatego właśnie ptaki odlatują na zimę, ponieważ nie miałyby tu warunków, żeby przetrwać, nie miałyby wystarczającej ilości jedzenia, pokarmu. No właściwie niektóre gatunki w ogóle by nie miały tego pokarmu, a warunki panujące to też jest coś ważnego, one też mogłyby im mocno zaszkodzić. To, co wspomniałem wcześniej, do nas też przylatują ptaki na zimowiska. Czyli nie jesteśmy aż tak, można powiedzieć, zimni, ale te warunki, gdzie te ptaki, skąd te ptaki przylatują, w czasie zimy są jeszcze gorsze. Do nas przylatują takie ptaki, jak na przykład wspomniana już sójka. Nasze sójki odlatują bardziej na południe, te z północy przylatują do nas. Podobnie gawron, kawka, ale poza tym na przykład myszołów włochaty czy jamiełuszka przylatują, żeby u nas zimować, żeby po prostu móc spędzić zimę w troszkę łagodniejszych warunkach. No my mamy jednak też troszkę łagodniejsze warunki. I właśnie dlatego te zwierzęta się przemieszczają, żeby przeżyć, żeby te warunki, które do nich wokół nich panują, żeby ta ilość, baza pożywienia, pokarmu była wystarczająca, żeby mogły po prostu normalnie żyć, egzystować. Dziękuję za uwagę, zapraszam do zasubskrybowania, ocenienia, skomentowania, naciśnięcia dzwoneczka na inne materiały. Do usłyszenia ponownie.